W związku z przeciekiem o akcji CBA w resorcie rolnictwa. Gość magazynu 24 godziny minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski zapewniał, że z decyzją prokuratury nie ma nic wspólnego. Ja się dowiedziałem o tym od dziennikarzy i dziennikarze mi przekazali, że to się stało 15 listopada. Natomiast sam nie zasięgałem informacji na ten temat, ani nic więcej nie wiem w tej sprawie. Nikt chyba nie sądzi, że ja zadzwoniłem, powiedziałem uchylcie postanowienie w sprawie zatrzymania Krauzego. Poza tym, no jednak w międzyczasie coś się stało. Proszę przypomnieć sobie, że kilkanaście dni temu sąd w Warszawie wydał postanowienie w sprawie uchylenia środków zapobiegawczych w stosunku do pozostałych osób. Stwierdził, że środki zapobiegawcze w stosunku do pana Kaczmarka, w stosunku do pana Kornatowskiego i w stosunku do pana Nycla są bezpodstawne.